Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Pozwoliłem sobie nadać tytuł temu kazaniu Od pokuty do uwielbienia. Kochani, otwórzmy drugą księgę Kronik, 28 rozdział. Przeczytam historię pewnego króla Judy o imieniu Achaz, oczywiście skracając. 28 rozdział drugiej księgi Kronik od pierwszego wiersza. Czytamy, że Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, jak Dawid, jego praojciec. Lecz kroczył drogami królów izraelskich, sporządził także posągi lane dla Baalów. On to składał ofiary z kadzidła w dolinie synów Hinnoma, a nawet własnego syna oddał na spalenie w ogniu. Był taki zwyczaj wśród pogańskich narodów, między innymi Filistyńczyków, że pierworodnego syna oddawano demonom, bo tak to trzeba nazwać, na ołtarzu Boga, który przez małe B, który miał na imię Moloch. Miał on wyciągnięte ręce między nimi, między tymi rękoma palenisko i ci ludzie oddawali swoich pierworodnych synów na spalenie. Tak uczynił też król judzki, Achaz. Jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary rzeźne i z kadzidła na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym drzewem zielonym. To też Pan Bóg jego wydał go w ręce króla aramejskiego. Pobili go i wzięli do niewoli z jego ludzi wielką liczbę jeńców, których zaprowadzili do Damaszku. Mało tego. Dostał się też w ręce króla izraelskiego, który zadał mu wielką klęskę. Pekach bowiem, syn Remaliasza, wymordował wtedy w Judzie w jednym dniu 120 tysięcy dzielnych wojowników, dlatego że opuścili Pana Boga swoich ojców. Kochani, król poprzez swoje postępowanie zsyła na siebie i na naród, na którego czele stoi, zsyła przekleństwo. Bóg odpowiada w ten sposób, aby przywieźć go do upamiętania, do pokuty. Ale kochani, on dalej idzie w zaparte. Zikri zaś, rycerz efraimski, zabił syna królewskiego Masejasza, zarządcę pałacu Azirkana i namiestnika królewskiego Elkanę. A więc pierwszego syna oddał na spalenie Molochowi, drugi zginął. To jeszcze nie wszystko. W 17 wierszu czytamy: Edomici wtargnęli bowiem ponownie i pobiwszy Judejczyków uprowadzili jeńców. Także Filistyńczycy ruszyli na judzkie miasta w Szefeli i Negebie i zdobyli Bet-Szemesz, Ajlon, Gederot i Socho z jego przeległościami, Timnę z jego przeległościami, Gimzo z jego przeległościami i osiedlili się tam. Pan bowiem upokorzył Judę z powodu Achaza, króla judzkiego, za to, że doprowadził Judę do rozkładu i prostacko sprzeniewierzył się Panu. To jeszcze nie wszystko. Ruszył też przeciw niemu Tiglat-Pileser, król asyryjski, i utrapił go raczej, zamiast go wspomóc. Tutaj, kochani, należy wspomnieć, że Achaz posłał wiadomość do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera, aby ten go wspomógł. Oczywiście nie za darmo. Wyniósł całe złoto ze świątyni Bożej, ofiarował to królowi asyryjskiemu. Ten ruszył na Aramejczyków, zdobył miasto, stolicę Damasceńczyków, Damaszek, i Słowo Boże mówi, że zamiast go wspomóc, to Bóg stworzył takie okoliczności, że jeszcze bardziej go utrapił, raczej zamiast go wspomóc. Gdybyśmy otworzyli Księgę Królewską, to przeczytalibyśmy w niej, że Achaz wybrał się do Damaszku na spotkanie z królem Asyrii Tiglat-Pileserem. I tam, kochani, zobaczył wśród
W jednej ze świątyń, w którym Damasceńczycy oddawali bogom damasceńskim chwałę i cześć i składali ofiary, ołtarz. I ten ołtarz na tyle spodobał się Achazowi, że przywołał kapłana Uriasza, nakazał mu dokładnie odwzorować ten ołtarz i taki sam zbudować w świątyni Boga Jahwe w Jeruzalem. Zanim wrócił Achaz do Jerozolimy, ten ołtarz już stał w świątyni Pana. Natomiast miedziany ołtarz, na którym składano całopalenia przed Bogiem Jahwe, został przesunięty na północ z miejsca centralnego. Gdy Bóg dopuszczał wszystkie te rzeczy, w czasie swego ucisku on, król Achaz, jeszcze większych dopuszczał się grzechów wobec Pana. Zobaczcie, te doświadczenia w jego życiu miały przynieść odwrotny skutek. Bogu chodziło o to, aby on się ukorzył, pokutował ze swoich grzechów, odwrócił się od tych marnych bałwanów bożyszczy, zwrócił się do Boga o przebaczenie i tak w ten sposób poprowadził również swój naród, ale Achaz zatwardził swoje serce. I kochani, dlaczego wspominam tą historię przed wielu tysięcy lat? Bo ona jest adekwatna dzisiaj do ludzkich serc. Tak jest z ludźmi. Gdy głosimy Ewangelię, jedni rzeczywiście w jakiś sposób ona ich dotyka, na tyle serce ich jest miękkie, mięsiste, że postanawiają zmienić swoje życie, przychodzą do Boga, pokutują, proszą o wybaczenie grzechów. Natomiast inni jeszcze bardziej zatwardzają swoje serce i brną jeszcze bardziej dalej w grzech. Achaz postanowił pokazać Bogu, że postawi na swoim i on na tym wyjdzie dobrze. Składał ofiary rzeźne bogom Damasceńczyków, którzy go pokonali, i mawiał: bogowie królów aramejskich pomogli im, więc ja będę im składał ofiary, a oni im pomogą. Tymczasem oni przyczynili się do upadku jego samego i całego Izraela. Zebrał też Achaz naczynia świątyni Bożej i pokruszył naczynia świątyni Bożej, pozamykał drzwi świątyni pańskiej, a pobudował ołtarze po wszystkich kątach Jeruzalemu. We wszystkich w ogóle miastach judzkich kazał pobudować świątynki na wzgórzach, aby tam składano ofiary z kadzidła bogom cudzym, i przez to pobudził do gniewu Pana Boga swoich ojców. I koniec jego życia jest taki, że spoczął Achaz ze swoimi ojcami i pochowano go w mieście w Jeruzalemie, lecz nie sprowadzono go do grobów królów izraelskich, ponieważ nie był go godny leżeć obok Dawida, Salomona i innych. Natomiast władzę królewską zaś po nim objął Hiskiasz, jego syn. I kochani, chciałbym się skupić na tym młodzieńcu, bo jak mówi Słowo Boże, w wieku 25 lat objął władzę królewską po swoim ojcu. Hiskiasz, w innych przekładach Ezechiasz, król judzki. Czytamy, że czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. I kochani, zwróćcie uwagę na trzeci wiersz 29 rozdziału. On to w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu, kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Gdy będziemy czytać dalej, to nie tylko, że w pierwszym roku swojego panowania, ale w pierwszym miesiącu i w pierwszym dniu swojego panowania, zamiast włożyć koronę na swoją głowę i wystawnie ucztować i cieszyć się i radować, kochani, on podejmuje decyzję. Otwieram drzwi świątyni Bożej, drzwi, które zamknął mój ojciec Achaz. Bracia i siostry, to się tak nie działo od razu. Ten człowiek, widząc postępowanie, jak to mówi apostoł Piotr, marne postępowanie ojców, przekazane wam przez ojców waszych. Widział jego marne postępowanie i syn Hiskiasz wyciągał słuszne wnioski.
Dlaczego to wszystko się tak dzieje w życiu ojca, w życiu tego narodu? Klęska za klęską, porażka za porażką. Ojciec zatwardzał swoje serce. Natomiast Hiskiasz wyciągał bardzo słuszne wnioski i powiedział tak. Następnie sprowadził kapłanów i lewitów, a zabrawszy ich na wschodnim dziedzińcu, rzekł do nich: słuchajcie mnie, lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana Boga waszych ojców i usuńcie nieczystość z miejsca świętego. Sprzeniewierzyli się bowiem nasi ojcowie i czynili to, co złe w oczach Pana naszego Boga. Opuścili Go, odwrócili swoje oblicza od mieszkania Pana, a obrócili się ku Niemu tyłem. Zamknęli także drzwi przedsionka, pogasili lampy, nie składali ofiar z kadzidła ani całopalnych świątyni Boga Izraelskiego. Toteż gniew Pana spadł na Judę i na Jeruzalem, więc uczynił z nich przedmiot zgrozy, zdumienia i drwiny, jak na własne oczy to widzicie. Oto nasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, nasze córki i nasze żony poszły za to do niewoli. Widzimy, że Hiskiasz wyciąga słuszny wniosek, patrząc na życie swojego ojca. Podejmuje decyzję, nie chcę tak żyć, bo widzę, jakie skutki przyniosło to życie. Widzę, jakie skutki przyniosło odstępstwo od Boga. Przekleństwo, które odzwierciedlało się w tym, w klęsce w życiu za klęską. I mówi dalej, zamierzam tedy zawrzeć przymierze z Panem Bogiem Izraela, aby odwrócił się od nas żar swego gniewu. Noże więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. I dalej czytamy, że kapłani lewici poszli, aby oczyścić świątynię pańską z nakazu Hiskiasza. Kapłani weszli do wnętrza świątyni pańskiej celem oczyszczenia jej i wynieśli wszystkie nieczystości, jakie zastali w przybytku pańskim na dziedziniec świątyni, stąd zaś zabierali to lewici, aby wynieść to precz do potoku Kidron. Zaczęli oczyszczanie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, a w ósmym dniu tego miesiąca doszli do przedsionka Pana. Zobaczcie, kochani, tą kolejność, że na samym końcu doszli do przedsionka Pana. Ja bym chciał użyć takiego porównania, jeśli chodzi o świątynię Bożą, bo tak z grubsza mówiąc, składała się ona z takich trzech głównych części. Miejsce najświętsze, gdzie było miejsce spotkania z Bogiem, gdzie raz do roku wchodził arcykapłan z krwią przebłagania, z krwią zwierząt, przebłagania za grzechy swoje i grzechy ludu. Później było miejsce święte i od strony drzwi był przedsionek. Achaz zamknął drzwi świątyni. Pogasił lampy. Ta świątynia stała w takim stanie, wiecie, wewnątrz pełno różnego rodzaju rupieci, różnych bożków, których tam nagromadził, pełno kurzu, drzwi zamknięte. Kochani, czasem wygląda tak nasze życie. A użyję porównania tej świątyni do nas, do ludzi. Słowo Boże mówi do ludzi wierzących, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Nasze ciała, ludzi zbawionych, ludzi narodzonych na nowo, ludzi wierzących. I tak w odniesieniu jak do świątyni pańskiej, gdzie było miejsce najświętsze, miejsce spotkania z Bogiem, miejsce święte i przedsionek, tak użyję porównania do człowieka, który składa się również, najogólniej mówiąc, z trzech części, z ciała, duszy i ducha. Kochani, Hiskiasz postanowił, że zacznie zawrze przymierze z Bogiem. Hiskiasz postanowił, nie pójdę drogą mojego ojca. Nie chcę tak żyć, nie chcę walczyć z Bogiem, nie chcę ponosić też konsekwencji przekleństwa mojego wyboru. To w Księdze Mojżeszowej Bóg mówi do Mojżesza, wybierz, a przez niego do całego ludu wybierzcie albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Wybierzcie życie albo śmierć i zachęca, wybierz życie, abyś żył. I zaczęło się oczyszczanie tej świątyni skończone na przedsionku. Wiecie, tak logicznie rzecz ujmując, kiedy otwieramy drzwi jakiegoś pomieszczenia i zabieramy się do porządkowania, to zaczynamy zaraz za drzwiami, od początku, prawda? Aby dojść do ostatniego pomieszczenia i tam dokonać porządkowania.
Kochani, Pan Jezus powiedział takie słowa, które czytamy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale do Nikodema, jednego z nauczycieli w Izraelu, który przyszedł do niego pod osłoną nocy, powiedział takie słowa: na dzień dobry, musisz się na nowo narodzić. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. I dalej Nikodem, zszokowany tą odpowiedzią, mówi: no jak ja mam się narodzić na nowo, będąc starym, czy mam powtórnie wejść do łona matki swojej, jeszcze raz się urodzić? Pan Jezus mówi: co się narodziło z ciała, jest ciałem, nie o to mi chodzi, innymi słowy. A co się narodziło z ducha, jest duchem. I powtarza: musisz się na nowo narodzić, bo inaczej nie ujrzysz Królestwa Bożego. Jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz, podstawowych rzeczy. Kochani, chcę odnieść to do świątyni. Jak wspomniałem, nasze ciała, ludzi narodzonych na nowo, są świątynią Ducha Świętego. Pierwszy list do Koryntian, apostoł Paweł mówi o tym w 3 rozdziale, 16 wierszu. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Czy nie wiecie? Kochani, my wiemy. My wiemy, że tak jest, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego i że Duch Boży mieszka w was. A w tym samym pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 6 rozdziale, 19 i 20 wierszu czytamy: albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Tenże autor, ale w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, od 14 wiersza powiada: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Słuchajcie, Bóg mówi, że jest warunek tego, aby przyjął nas i abyśmy mogli się nazywać Jego synami i córkami. Mówi wyraźnie w wierszu 17, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja wtedy was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Bracia i siostry, Hiskiasz postanowił otworzyć drzwi świątyni, którą zamknął jego ojciec. Postanowił tam wejść, dokonać uporządkowania, dokonać oczyszczenia. Tak mi, kochani, my mamy taki wybór w swoim życiu. Możesz całe życie stać przed tymi drzwiami świątyni, pełnej rupieci, pełnej nieczystości, pełnej kurzu. No przecież sami wiecie, jeżeli on panował 16 lat w Jeruzalemie, nie jest napisane, a w którym roku Achaz zamknął świątynię pańską, ale powiedzmy, że trwało to około 10 lat. Wyobraźcie sobie, po 10 latach otwieracie mieszkanie, do którego wróciliście. Wystarczą 2 tygodnie wyjazdu gdzieś, prawda? Na urlop czy gdziekolwiek i powrót do domu, i wszędzie pociągniesz palcem, kurz, pajęczyny. Skąd to się bierze? I widzicie, dzisiaj ludzie mówią, że ja w zasadzie idę drogą moich ojców, idę drogą wszystkich ludzi, a kto wie, jak tam będzie. Nie będzie tak źle, bo przecież Pan Bóg jest łaskawy, miłosierny, pełen miłości. Wszystkich nie pośle do piekła. Bóg nie pośle. Ludzie sami sobie siebie poślą. Przez swoją ignorancję,
przez to, że całe życie stoją przed tymi zamkniętymi drzwiami i myślą, że w ich życiu jest wszystko w porządku. Choćbyś nawet nic nie robił, w Twoich oczach dobrego ani złego, to ta świątynia i tak będzie pełna brudu, kurzu i nieczystości. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy się splugawili. Wiecie, ludzie próbują różnie. To jest jedna grupa osób. Są osoby, które naprawdę szukają drogi zbawienia. Są osoby, które otwierają te drzwi świątyni i, kochani, zaczynają porządek od przedsionka. Podałem taki przykład. W swoim kazaniu obrazuje to ciało człowieka, miejsce święte, duszę. I próbują się przez uporządkowanie swojego życia dostać do miejsca najświętszego, do obecności z Bogiem. Kochani, ale jest to niemożliwe. Albowiem Słowo Boże mówi, że z uczynków ciała nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. List do Efezjan. Przychodzi mi na myśl. Otwórzmy list do Efezjan, 2 rozdział. I to jest 8 wiersz bodajże. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I tu trzeba dodać, że chodzi o Jezusa Chrystusa. I to nie jest z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Wydaje się, że masło maślane, prawda? Nie. Jeśli chodzi o zbawienie, z uczynków ciała nie będzie zbawiony żaden człowiek. Jeśli narodzisz się na nowo, to Bóg ci da naturę Bożą, Chrystusową, że twoje poczynania będą wynikały z tej natury Chrystusa, która jest w tobie. I wtedy będziesz czynił dobrze. Nie po to, żeby zasłużyć sobie na zbawienie, ale po to, dlatego, że taka jest twoja natura, bo Chrystus mieszka w tobie. I nie będziesz mógł inaczej czynić, nie będziesz mógł grzeszyć. Bracia i siostry, zaczyna się porządkowanie życia od przedsionka. I powiem wam, że ci ludzie całe życie się męczą. Chcą dobrze, ale nie potrafią dojść do doskonałości. Nie potrafią dojść do miejsca najświętszego, do miejsca spotkania z Bogiem. Dlatego, że ta droga jest błędna. Nie ta kolejność. Nie przedsionek, nie miejsce święte. Ale to, co powiedział Pan Jezus do Nikodema, musisz się narodzić na nowo. A mówi, jak mam to zrobić? Kochani, nie ma innej drogi jak pokuta. Jak pokuta, jak wyznanie grzechów Bogu i prośba o przebaczenie grzechów. Pokuta polega oczywiście na tym, że jest to odwrócenie się od tych rzeczy, które Bóg nazywa po imieniu grzechem, i pójście w odwrotnym kierunku. To uczynił syn Hiskiasz. W jego domu nie było wprowadzania w Boże zasady, w Boże prawa. Nie, wręcz przeciwnie. Ale zobaczcie, jaki cud. Ten młodzieniec wyciągał właściwe wnioski z życia ojca. Powiązał te rzeczy, te klęski, upadki z odstępstwem od Boga i postanowił żyć inaczej. Jest taki piękny fragment w 1 liście Jana, w 2 rozdziale, 1 list Jana, 2 rozdział, który dotyczy właśnie młodzieńców. Czytamy tam mianowicie w 13 wierszu: piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Bracia i siostry, trzeba tutaj dodać, że nie własną siłą i nie własną mocą, ale każdy, bez względu na wiek, który powierza swoje życie Bogu,
który przychodzi w pokucie, w uniżeniu, w ukorzeniu, prosząc o wybaczenie. Jezus Chrystus jest wierny przymierzu, które zawarł, nowemu przymierzu, i obmywa swoją świętą krwią. Z grzechów daje ci naturę Chrystusową, naturę Bożą, która już nie jest skłonna do grzeszenia, ale skłonna do tego, aby żyć w bojaźni Bożej, aby czynić to, co Bóg oczekuje. I za Bogiem. Bracia i siostry, każdy, który podejmuje tą drogę, tą próbę, musi się zawieść, jeśli chce o własnych siłach dojść do zbawienia, dojść do społeczności z Bogiem. Ileż to razy, ja mówię tutaj jako swoje świadectwo, które znacie, ileż to razy ja próbowałem skończyć z nałogiem. Ileż to było postanowień w moim życiu. Od jutra już tego nie będę robił. A gdy obudziłem się jutro, to znowu było od jutra, a pojutrze znowu było od jutra i od jutra. I od jutra i o własnych siłach nie mogłem niczego zmienić. Ileż to postanowień noworocznych ludzi. Tego nie będę robił, tamtego nie będę robił. 2-3 tygodnie. Wszystko wraca z powrotem. Dlatego, że człowiek nie wyzwolił się ze swojej grzesznej natury. Z cielesnej natury, z adamowej natury. Jest, kochani, tylko jeden ratunek. I jedna droga. Przyjście w pokucie do Jezusa Chrystusa. Do tego, który nasze winy, nasze grzechy poniósł na krzyż Golgoty. Przybił je tam wraz z własnym ciałem i obmył swoją świętą krwią. Kochani, czasem się słyszy, że ja na tym krzyżu za moje grzechy powinienem wisieć. Gdybym nawet wisiał, nic by mi to nie pomogło. Dlatego, że moje życie nie było życiem świętym, doskonałym, moje życie było życiem grzesznym. To Jezus i Jego ofiara mogła być przez Boga Ojca przyjęta i zaakceptowana, dlatego że Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Żył świętym życiem, był, jak to Słowo Boże porównuje, tym barankiem bez skazy i bez zmazy. Dlatego Ojciec Niebiański przyjął Jego ofiarę jako doskonałą i może przyjąć też ciebie, jeśli wraz z Chrystusem pozwolisz się ukrzyżować. Nie fizycznie, przybijając się do krzyża, jak to dzisiaj robią na przykład na Filipinach, ale kochani, przyjść do Niego, wyznając swoje grzechy, pokutując ze swoich grzechów, odwracając się od starego życia, prosząc o przebaczenie, Chrystus obmywa swoją świętą krwią, rodzi na nowo. Twój duch zaczyna istnieć. Musimy powrócić do tego, że duch człowieka stał się martwym przez grzech. I to stało się w ogrodzie Eden. Bóg jest duchem i relacje z człowiekiem ma poprzez ducha człowieka. Jeżeli grzech zrujnował tą relację, człowiek nie ma relacji z Bogiem. Człowiek jest martwy. Aby dojść do obecności, do tego miejsca najświętszego, obrazowo tutaj odnoszę do świątyni, człowiek musi się narodzić na nowo, czyli jego duch jakby musi być wskrzeszony z martwych w człowieku. Wtedy zaczyna się relacja z Bogiem. I wtedy właśnie to Duch Święty, który jest nam dany, gdy nasze ciała są mieszkaniem Ducha Świętego, On cię poprowadzi. On ci wskaże na niewłaściwe rzeczy, że będziesz to wszystko wymiatał z tej świątyni aż do przedsionka i za drzwi. A później rozbijał na kawałki, na proch i wynosił do potoku Kidron. Kochani, to jest fakt, bo tak wyglądało moje nawrócenie. Ja tak właśnie się nawróciłem. Duch Święty prowadził mnie za rękę jak dziecko i pokazywał po kolei, co w moim domu jest nieczyste, co w moim życiu jest nieczyste, jakie postępowanie, rzeczy, które miałem w domu, przez które demony miały dostęp. Przecież słyszałem ich głosy. Dopóki ich nie wyniosłem, nie zniszczyłem, a bywało tak, że rzeczy naprawdę cenne w oczach ludzkich
wywoziłem w bagno nad Odrę i tam wbijałem obcasem, mówiąc, nie chcę mieć z tą nieczystością nic do czynienia. To jest pokuta. Pokuta, kochani, to nie jest puk-puk i powrót z powrotem do tego samego. Pokuta to jest czynne działanie. Robiłem pewne rzeczy, odwracam się od tego, nie robię. Bywa tak, że człowiek potrzebuje uwolnienia, prawda? Bo jest związany. Bo jest związany, tak jak ja byłem związany alkoholem, ale Bóg widział to szczere serce, że po prostu chciałem, nie mogłem się z tego wyzwolić i kochani, ja nie musiałem jeździć po żadnych ośrodkach. Gdy zaczynałem pokutować w ten czynny sposób, rezygnować w życiu z tego, z czego mogłem zrezygnować, to On w jednej chwili uwolnił mnie od alkoholizmu. Wiecie, ja nie mogłem wyjść z podziwu dla Boga. Mój tato przychodził do mnie i mówił, synu, weź się w garść, bo marnujesz swoje życie. Kochani, ileż razy ja chciałem się wziąć w garść. Ileż razy próbowałem i te słowa mnie tylko drażniły. Jeśli macie taki problem w swoich rodzinach, nie mówcie tego swoim dzieciom. To przynosi odwrotny skutek. Jeśli mu powiesz, synu, weź się w garść, córko, weź się w garść, bo marnuje swoje życie, a ona jest zniewolona, to nie podziała. To nie podziała. Zacząłem czynić to, co mogłem. Od czego mogłem się odwrócić i nawet się nie spostrzegłem, zostałem uwolniony w jednej chwili. Bóg się do tej pokuty przyznał. Ja, co mogłem zrobić ze swojej strony, zrobiłem. Bóg dokonał reszty. Nie mogłem wyjść z podziwu nad Jego wspaniałością. Mówię, Boże, nie kazałeś mi, tak jak mój tato, kochający tato, w szczerej miłości, w takim zatroskaniu, widząc, że syn się stacza, próbował na jakiś ludzki sposób wskazać mi drogę. Weź się w garść. No musi ci się w końcu udać. Nie. Bóg po prostu dokonał tego dzieła we mnie. Uwolnił mnie w jednej chwili. I bracia i siostry, to jest ta droga. To jest ta droga. Trzeba przyjść po prostu. Żeby móc się spotkać z Bogiem, trzeba się narodzić na nowo. A narodzić się w ten sposób, że przez pokutę. Przez pokutę, przez zgięcie kolan, przez wyznanie swoich grzechów. Szczerą pokutę. I trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym, jeśli Duch Święty dzisiaj przekonuje cię o tym, to nie zatwardzaj swojego serca, bo pójdziesz drogą Achaza. Zatwardzi swoje serce. I nie będzie ci już dane, abyś mógł zapłakać gorzko nad swoim życiem. Kochani, to jest łaska. To jest łaska. To się nie dzieje tak, że byłem może jakiś trochę lepszy i Pan Bóg zdecydował się na mnie. Nie byłem lepszy, byłem gorszy od wielu, którzy uważają się dzisiaj za sprawiedliwych, a jednak nie dostąpili łaski zbawienia. Bóg wleje ci też Boży pokój w twoje serce. Bóg cię pouczy, wskaże ci drogę, którą masz iść, poprowadzi cię w życiu, jeśli Mu zaufasz, a naprawdę jest godny zaufania. Kochani, ja widzę cuda w swoim życiu na każdym kroku. Dzieją się takie rzeczy. Przez wiele lat się nic nie działo, ale ciągle ufałem Bogu, ufałem i ufałem i dalej ufam, a w ciągu tygodnia ostatniego wydarzyło się tyle rzeczy w moim życiu, które pewnie poskutkują na przyszłość, że powiedziałem sobie, warto, Panie, czekać na Ciebie, warto Ci zaufać. Moją modlitwą było zawsze, Boże, chciałbym widzieć owoce mojego zaufania Tobie. Dzisiaj nic się nie dzieje. Dzień jest jak dzień, tak samo, nic się nie zmienia. A jednak Pan Bóg w odpowiednim czasie, bo wszystko ma swój czas, zaczyna działać. Kochani, mówię od pokuty do uwielbienia, uwielbienia Boga oczywiście. Wiecie, czy każdy człowiek może wznieść swoje ręce w górę i wielbić Boga? Na podstawie Słowa Bożego wnioskuję, że nie każdy. Że Bóg oczekuje najpierw oczyszczenia, pojednania się z Bogiem, obmycia krwią Jezusa Chrystusa. To jest najważniejszy krok. Pan Jezus kiedyś powiedział do Samarytanki przy studni Jakuba takie słowa, że nadeszła godzina, oto już jest, bo on tam był,
że prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu cześć w czym? W duchu i w prawdzie. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, tak naprawdę nie możesz czcić Boga. Musisz się narodzić na nowo. Musisz dokonać decyzji, a Bóg musi dokonać oczyszczenia twojego życia, swoją świętą krwią, twojej duszy, odrodzenia twojego ducha. Abyś miał kontakt i społeczność z Bogiem, musisz się narodzić na nowo. Jeżeli Jezus mówi, że prawdziwi czciciele, to znaczy, że są też ci drudzy, prawda? Ci, no powiedzmy wprost, fałszywi, którzy czczą Boga, ale Bóg tej czci ani chwały nie przyjmuje, ponieważ ich duch nie jest zrodzony na nowo. Bracia i siostry, narodzenie na nowo, ale też uświęcenie swojego życia poprzez porządkowanie tych miejsc, tu obrazowo odniosłem do ciała człowieka, do duszy i do ciała. A przecież apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale 23 wierszu mówi, może przeczytajmy sobie te słowa dokładnie, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 wiersz, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc, kochani, chodzi nie tylko o to miejsce najświętsze, miejsce spotkania naszego ducha z Bogiem, ale chodzi i o duszę, chodzi i o ciało. To wszystko ma być, cały człowiek ma być przygotowany bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, który, jak wiemy, przyjdzie jak złodziej w nocy. Nie będziemy się tego spodziewać. Więc pytanie, czy moje serce, czy moja dusza, czy moje ciało, czy mój duch jest przygotowany na przyjście Pana. Bóg ma oczekiwania, abyśmy prowadzili święte życie, abyśmy żyli świętym życiem, abyśmy dążyli do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Do uświęcenia, kochani. I tu jest właśnie praca w sferze ciała i sferze duszy. Dlatego, że to tylko jeśli podejmiesz taką decyzję, że będziesz współpracował z Duchem Świętym, Duch Święty ci pomoże zmienić twój charakter. Mówię twój, mam na myśli przede wszystkim mój. Mam nadzieję, że jakieś zmiany następują na dobre w tym charakterze. Że jesteś człowiekiem wybuchowym, nagle w procesie uświęcenia stajesz się człowiekiem łagodnym. Jesteś człowiekiem szybkim do zagniewania, nagle skrobią cię z każdej strony w kościele, a ty zachowujesz pokój. Także, bracia i siostry, nie dziwmy się temu, jeżeli nas spotykają tego typu rzeczy, szlifowania w kościele, bo przede wszystkim my jesteśmy szlifowani w kościele. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nas nie dotyka tak, jak ktoś z zewnątrz, spoza kościoła nam coś złego uczyni. To nas tak nie boli, my jesteśmy przyzwyczajeni. Ale jeżeli brat albo siostra nadepnie ci na odcisk, no to już jest trudniej, nie? Trudniej jakoś tak. Ale trzeba. Trzeba wybaczyć, trzeba błogosławić, trzeba się pomodlić. I trzeba też zwrócić uwagę na to, jak ja reaguję w takiej sytuacji. Nie patrzeć na tą osobę, która cię szlifuje, ale spójrz na siebie. Ja na przykład patrzę w takich sytuacjach na siebie, bynajmniej staram się, jak ja reaguję. Jeśli reaguję gniewem, wybuchem, no to, kochani, jeszcze Duch Święty w swojej łasce i miłosierdziu ma jeszcze dużo pracy nade mną, prawda? Nie skupiajmy się na tej drugiej osobie. To Boże dzieło, dzieło Ducha Świętego, który nas razem dopasowuje, abyśmy wszyscy nadawali się do Jego Królestwa. Abyśmy mogli wszyscy zasiąść przy stole z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Oczywiście proces taki boli, ale to ma boleć. Bo tak mówi Słowo Boże, że Bogu zależy na tym, aby to złoto, od tego złota oddzielić żużel z naszego życia, te wszystkie rzeczy, które są z ciała,
z cielesności, abyś pozostał jak szczere złoto przed Bogiem. Wypróbowany, wypławiony wielokrotnie. Żeby złoto osiągnęło najwyższą próbę, musi być wielokrotnie wytapiane. I kiedy wydaje się, że już jest czyste, można się w nim przejrzeć. Jeszcze są zanieczyszczenia. Jeszcze Pan Bóg poddaje człowieka kolejnej próbie, kolejnemu wytapianiu, kolejnemu oddzieleniu. I bracia i siostry, wróćmy do, już będę kończył, wróćmy do drugiej księgi Kronik. I gdy Hiskiasz oczyścił świątynię Bożą w Jeruzalemie, doszedł do przedsionka, wszystkie te nieczystości kazał zetrzeć na proch, wyrzucić nad potok Kidron. Potem kapłani przynieśli na ofiarę zwierzęta, owce, barany, woły, które zabili, a krew ich wylali na ołtarz jako przebłaganie za całego Izraela, gdyż za całego Izraela nakazał król złożyć tę ofiarę całopalną i przebłagalną. Kazał też stawić się w świątyni pańskiej lewitom z cymbałami, lutniami i cytrami według nakazu Dawida, jasnowidza królewskiego, oczywiście chodzi tu o proroka Gada oraz proroka Natana, gdyż od Pana pochodził ten nakaz za pośrednictwem jego proroków. Stanęli więc lewici z instrumentami Dawida, kapłani zaś z trąbami. Wtedy Hiskiasz kazał złożyć ofiarę całopalną na ołtarzu. W chwili zaś rozpoczęcia ofiary całopalnej zaczęto śpiew na cześć Pana przy wtórze trąb za przewodem instrumentów Dawida, króla izraelskiego. Całe zgromadzenie oddawało pokłon, rozbrzmiewał śpiew i donośny głos trąb, a wszystko to trwało aż do zakończenia ofiary całopalnej. Gdy zaś ofiara całopalna dobiegła końca, król i wszyscy, którzy znajdowali się przy nim, uklękli i oddali pokłon. Potem król Hiskiasz i naczelnicy nakazali lewitom wysławiać Pana słowami Dawida i Asafa. Zaśpiewali więc z radością pieśń pochwalną, klękali i oddawali pokłon. W ten sposób wznowiona została służba Bogu w świątyni pańskiej. Zobaczcie, tam musiała się przelać krew niewinnych zwierząt za grzechy ludu, za grzechy całego narodu. Dzisiaj, kochani, my mamy dostęp do krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Masz stały dostęp przez całą dobę codziennie. Jeżeli przyjdziesz, jeżeli nawet upadniesz, zgrzeszysz, możesz przyjść, klęknąć przed Bogiem, wyznać swoje grzechy. Panie, wybacz. Może trzeba się pojednać z bratem, siostrą, aby Pan mógł przyjąć Twoją prośbę, Twoją modlitwę. Kochani, dzisiaj nie musimy zażynać niewinnych zwierząt, aby ich krew była krwią przebłagalną za nasze grzechy. Dzisiaj mamy stały dostęp do Jezusa Chrystusa, arcykapłana ustanowionego na wieki, do mocy Jego świętej krwi. I zwróćcie uwagę na kolejność. Dopiero po tej ofierze przebłagalnej zaczęli grać, śpiewać, radować się, ucztować. Od pokuty do uwielbienia. Taka, kochani, jest droga. Jeżeli w naszym życiu te drzwi świątyni zostały przez jakiś czas chociażby zamknięte dla naszego Pana Jezusa Chrystusa i nazbierało się tam trochę nieczystości, może kurzu, trzeba by je otworzyć na nowo. Trzeba na nowo przyjść przed Boży tron, wyznać swoje grzechy i prosić o obmycie krwią Jezusa Chrystusa, o oczyszczenie naszej duszy, o odnowienie relacji w duchu z Duchem Boga. Kochani, do tego was przez to słowo ze Starego Testamentu zachęca. Stare Przymierze było cieniem rzeczy przyszłych. Te ofiary składane na ołtarzu całopaleń dzień w dzień były zapowiedzią jednej, jedynej, doskonałej ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa, wystarczającej raz na zawsze, na całą wieczność i zadowalającej Boga Ojca. Bracia i siostry, zachęcam nas wszystkich do takiego życia
uświęconego. Bo przecież wszyscy mamy pragnienie spotkać się razem w wieczności na tej uczcie baranka z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jeżeli nastąpiły jakieś zaniedbania w naszym życiu, jest tego wyjście. Nie zamykajmy tych drzwi przed tym delikatnym głosem Ducha Świętego, który chce nas prowadzić, który chce nam wskazać na pewne rzeczy w naszym życiu. Bo można dojść do takiego stanu, do jakiego doszedł Achaz, zatwardzić całkowicie swoje serce. Ale jego syn, ten młodzieniec, potrafił wyciągać wnioski z życia swojego ojca i wybrać właściwy kierunek. Jezus Chrystus, służba Bogu. I kochani, do tego was zachęcam przez to słowo, które dzisiaj głosiłem. Wybierz życie, aby żyć. Wybierz błogosławieństwo, aby twoje życie było błogosławione. Nie zamykaj się na głos Ducha Świętego, ale bądź otwarty na jego działanie, na jego korektę. Bracia i siostry, ja mówię to do siebie, bo zdaję sobie po prostu z tego sprawę, że mogę się minąć z Bożym Królestwem, mogę się minąć z wiecznością, nawet w swoim wyobrażeniu służąc Bogu. Miejmy, bracia, jak zachęca nas Słowo Boże, czyste ręce, kiedy przychodzimy przed ołtarz Bożej łaski i miłosierdzia. Słowo Boże zachęca, abyśmy wznosili, bracia, abyśmy wznosili czyste ręce. Czyste ręce, bez kłótni, bez swarów. W takiej postawie, gdzie jeden drugiego uważa za wyższego od siebie, bo tak zachęca nas Słowo Boże, w postawie sługi. Chcę was zostawić z tym słowem do przemyślenia, oczywiście też i siebie. I niech was Bóg błogosławi, niech Duch Święty czyni swoją pracę w naszych sercach, w naszych ciałach, które są świątynią Ducha Świętego, abyśmy się wszyscy, kochani, nadawali do życia wieczności z Bogiem i abyśmy wszyscy mogli się tam spotkać. Amen. Fenomenalne słowo. Ci, co słuchali, mogli się niesamowicie zbudować. To, co czynialiśmy dzisiejszej niedzieli, jest naprawdę inspirujące. Też modlitwa, którą wykonaliśmy nad Kubą i jego przyjaciółką, wybranką, też. Oni jeszcze nie są posłowie, więc to nie jest nic wiążącego, co my dzisiaj zrobiliśmy, tylko to było błogosławieństwo, żebyście mądrze wybrali. I abyście mieli mądrość i otwarte oczy, w co wchodzicie. Kiedy ostatnio byłem razem z żoną u dentysty, prowadziliśmy pewną rozmowę, w zasadzie monolog, bo on mnie burował i zadawał mi pytania. I kiedy kończył, to wtedy ja z buzią pełną śliny mogłem mu odpowiadać. I razem doszliśmy do pewnego wniosku, że nie było żadnej różnicy między Judaszem a Piotrem. Bo Piotr wyparł się Jezusa i Judasz również to zrobił. Tylko że Piotr przyszedł do Jezusa i powiedział, że sobie z tym nie radzi, a Judasz próbował rozwiązać problem po swojemu. A tak się nie da, tak jak słyszeliśmy. Nie jesteśmy w stanie zapracować sobie na niebo. Nie jesteśmy w stanie zapracować sobie na zmianę naszego życia. Judasz już próbował i to mu się nie udało. I każdemu się to nie uda, kto próbuje z ciała dokonać pewnej zmiany w swoim życiu. Ale Piotr, który popełnił masę błędów, masę gaf, przyszedł do Jezusa i zmiana nastąpiła, kiedy Piotr zaczął współpracować z Jezusem, kiedy Piotr zaczął współpracować z Duchem Świętym. Ale wybór należy do nas, za którym przykładem pójdziemy. Czy będziemy próbowali rozwiązać swoje problemy w sposób cielesny, tak jak zrobił to Judasz, czy też będziemy próbować rozwiązywać problemy, tak jak zrobił to Piotr. Pójdź do Jezusa, jak mówi pewna pieśń. Zatem przyjdźmy do Jezusa, powstajmy i pomódlmy się, byśmy mądrze wybierali w swoim życiu. Ojcze, tak dziękujemy Ci za to słowo. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś inspiracją i esencją naszego życia.
Dziękujemy Ci, że Twoje Słowo zachęca nas do zmiany i pragniemy dokonywać zmian w swoim życiu oraz w życiu innych, ale nie przez swoją doskonałość, nie przez swoją świętość, nie przez swoją mądrość, nie przez swoje mocne czy dobre cechy, ale przez Twoją łaskę i Twoją obecność, Twojego Ducha w nas. Dziękujemy Ci, że dałeś nam cudowne Słowo, że dałeś nam swojego Ducha, który pragnie nas zmieniać. I dziękujemy Ci, Ojcze, za to poselstwo, które dzisiaj było do nas posłane, abyśmy byli przygotowani na Twoje przyjście. Każdy z nas popełnił masę błędów, każdy z nas popełnił masę grzechów, które się wstydzi, ale dzisiaj chcemy pójść w ślady, jakie uczynił Piotr. Chcemy przyjść do Jezusa i prosić Cię, Jezu, abyś zaczął zmieniać nasze życie, byśmy mogli być gotowi na Twoje przyjście, ponieważ Twoje przyjście jest bliskie, ale spraw, byśmy byli gotowi. Spraw, aby świątynia naszego życia była czysta, aby świątynia naszego życia była otwarta, aby świątynia naszego życia była zapalona, aby była tam oliwa Twojego Ducha, aby była tam obecność Twojego Ducha. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty jesteś Bogiem naszego życia. Dziękujemy Ci, że dałeś nam łaskę, że mogliśmy Ciebie poznać i spraw, byśmy mogli innych inspirować i zachęcać, by otwierali świątynię swojego życia na Twoją obecność, na Twoje światło, na Twój Boży ogień. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, co Ty dla nas uczyniłeś. Tobie niech będzie chwała i Tobie niech będzie cześć. I spraw, abyśmy stali się wykonawcami Twojego słowa, aby to poselstwo, które dzisiaj było głoszone, aby nie tylko nas dotknęło, ale przede wszystkim, abyśmy poszli za przykładem i pozwolili, aby Twój Duch nas zmienił i przygotował na Twoje przyjście. Tobie niech będzie chwała i cześć. Halleluja. Amen. Usiądźmy.